Wbudowaliśmy dzisiaj kamień węgielny pod budowę zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. To jest szalenie ważna inwestycja dla całej aglomeracji mińsko-mazowieckiej, zarówno dla miasta, jak i dla gminy, dla wszystkich naszych mieszkańców. Inwestycja, która daje nam o wiele większe możliwości rozwojowe na przyszłość. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w przeddzień 600. rocznicy nadania praw miejskich, ta inwestycja pięknie wpisuje się właśnie w rozwój Mińska Mazowieckiego, całego naszego miasta. Inwestycja za ponad 62 miliony złotych to też wielkie wyzwanie, zarówno logistyczne, jak i finansowe dla spółki PWiK. Inwestycja finansowana ze środków Unii Europejskiej, która ma wymiar ekologiczny, ma wymiar funkcjonalny, zwiększa pojemność oczyszczalni, ale też pozwoli na lepsze zagospodarowanie osadów, ale też na samowystarczalność energetyczną, zarówno jeżeli chodzi o energię cieplną, jak i energię elektryczną wytwarzaną z biogazu. Myślę, że ta inwestycja to przykład na dobre gospodarowanie środkami publicznymi i na to, że miasto Mińsk Mazowiecki jest w świetnej kondycji. Wmurowaliśmy dzisiaj akt erekcyjny pod jedną z najważniejszych inwestycji w mieście Mińsk Mazowiecki i regionie, pod modernizację oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma wartość około 62 milionów złotych, z tego około 35 milionów finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja ma charakter lokalny, ale rozwiązujemy, prowadząc ją i oddając do użytku w przyszłości, również problemy globalne. Staramy się wdrażać gospodarkę o obiegu zamkniętym. Właśnie przejawem tej gospodarki o obiegu zamkniętym będzie wytwarzanie z osadów ściekowych i pofermentacyjnych produktów, które poprawiają strukturę gleby i będzie można je wykorzystać rolniczo. Również będziemy wytwarzać więcej biogazu, zmierzając dzięki temu w stronę samowystarczalności energetycznej firmy. Dzięki zmodernizowaniu niektórych obiektów oczyszczalnia ścieków w Mińsku będzie bardziej przyjazna dla sąsiadów, będzie emitować mniej uciążliwych zapachów. Mamy nadzieję, że inwestycja przebiegnie w sposób planowy, harmonijny i że wiosną 2022 roku spotkamy się na jej uruchomieniu.